Dzień dobry Państwu! Skoro wróciła już FIWA na kanał, swoją drogą napiszcie mi, czy jesteście zainteresowani tym, żebyśmy zrobili sobie tą karierę Volta od początku, bo kiedyś pamiętam, że już coś zacząłem nagrywać, ale już zupełnie nie pamiętam, co tam się działo. Możemy ją sobie zrobić od początku. Pamiętam tylko, że wszystko przegrywałem. Ale dziś nie o tym. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Dzisiaj kariera i kontynuujemy serię. Dobra, dajmy pobierz najnowsze, niech będzie. Serię Janusz Biznesu, gdzie gramy karierę menadżera symulacyjną. Zaczniemy sobie od jakiegoś zespołu, jakichś leszczyków. Teraz się zastanowimy, kogo wziąć. Kariera menadżera. Nie, żadnych budżetów większych nie bierzemy, żadnych bonusów. Jedziemy, zaczynamy takim początkiem, jaki ma być. Ej, to jest kobieta, nie? Co i to się stało w ogóle, to nie wiem. Dobra, to weźmy sobie na przykład tego w czapce. Chodź tu. Imię. Stefan Manager. Stefan. Batory. Narodowość. Nie, no nie. Polska. Panie, tylko Polska. Polska. Mogę literkę zmienić, tak? Dalej. No i właśnie, wybieramy klub. Oczywiście nie bierzemy tego. Prawie. Nie bierzemy tego z najwyższej półki, bo to jest bez sensu. Będziemy raczej próbowali się dostać do tej najwyższej półki. Ja zawsze lubiłem najbardziej widzę angielskiej, bo były najciekawsze mecze. W sumie zastanówmy się jeszcze, jakie ligi mamy do wyboru. Mamy ligę hiszpańską, ale tam w sumie co mamy? Barça, Real, a reszta to są jakieś orzeszki. No i Atletico tak z Sevillą. Mamy ligę, Serie A, gdzie mamy Napoli, Juventus, Rome i Inter. Mamy ligę francuską, gdzie właściwie nic nie ma. I mamy Bundes. Właśnie, może by tą Bundesligę odpalić. Co o tym myślicie? Jak w PS-ie Bundesligi nie ma, no to może skorzystajmy z tego, że tutaj jest. Więc zacznijmy od najsłabszej ligi niemieckiej zatem. I to będzie trzecia liga. Okej. Okay. Zobaczmy, co tu mamy za zespoły. Duisburg. Brunswick. FC Bayern 2. No, bardzo fajnie. To okej. Okay. Magdeburg. Okay. Pepen. To jest jakiś TV Monachium. Dobra, totalnie mi nic nie mówią te zespoły, ale Brunswick się fajnie nazywa. Więc weźmy Brunswick. Brunswick, poziom meczu nie ma znaczenia. Damy sobie na Ultimate. Nie znasz świata poza FIFA. No, tak. Waluta. Euro może być, okno transferowe, to wszystko jest dobrze. Zaczynajmy zatem, szefostwo bez doświadczenia. Stefan Batory został dziś przedstawiony jako nowy menadżer klubu Brunswick. Pomimo wielu obaw zarówno zawodników, jak i kibiców, zarząd jest przekonany o trawności swojej decyzji. No wiadomo, kto tam się obawia w zawodniku, zaraz ich sprzedam. Mats Hummels przychodzi do klubu Borussia. Aha, okej, okay, to okej, okay, dobrze. To się chyba wydarzyło na początku roku i to dobrze. Okej, okay, no to czekamy. Możecie pisać w komentarzu swoje porady, w komentarzach swoje porady, jaki zawodniku brać do klubu. Ja mniej więcej wiem, o co chodzi, więc jakby generalnie będę sobie radził, ale jeżeli macie jakieś ciekawe... O, tego szukałem. Ciekawe propozycje. Zapiszmy sobie to. To oczywiście dawajcie znać. No. Dawaj, panie. No i oczywiście przechodzimy do turniejów towarzyskich. Mamy najwięcej pieniędzy, są dwie gwiazdki. Bierzemy. Spróbujmy tu powalczyć. Zawsze te 2 miliony się przydadzą, tak? Czy ile tam było, bo podejrzewam, że tu za dużo nie będę miał. Dobrze, zaraz zobaczymy, kogo my w ogóle w klubie mamy. 3,35 miliona. No to szału nie ma, powiem wam tak. Szału nie ma.
Dobra, to są jakieś bzdury. Dobra, to zaraz przejdziemy do tego. Raport łowcy talentów, spoko, spoko. Rozwój młodzieży, podpisz kontrakt seniorski z jednym juniorem i daj mu szansę. Dobra, w takim klubie to jest na to szansa. Ściągnij do pierwszego zespołu innego kluczowego piłkarza na pozycję napastnika, to okej. Ukończ sezon z 3 milionami wciąż w budżecie. O ty dziadu, kurczę. To, no dobrze, no niech będzie. Wygraj ligę. Mam wygrać tą ligę. Okej. Znaczy, taki jest cel, ale czy się uda? W ogóle, co to za jakieś, co mnie tam rozłączyło? Tak, aha, wy nawet tego nie widzicie, bo akurat w tym miejscu mam kamerkę. Co tu jest grane w ogóle? Co to jest jakiś kobyliański? Co my tu mamy w składzie? Proszwic i Purje. Ja bym w sumie obrońcę ściągnął niż napastników bardziej, ale okej, już tak patrząc. Inkadi, Kobylański, Kamerbauer. Mamy też Bar. Fajnie, będzie gdzie jeść. Jest Alisson Becker, tylko na obronie. I jest Kijewski. Kijów tu gra, no proszę. Dobra, tu mamy już jakiegoś kozaka, który nie wie czemu siedzi na ławce, więc weźmy go. Tu mamy prawego obrońcę, który nie wie czemu jest na ławce, kiedy środkowy gra na jego miejscu. Zaraz tu zrobimy porządki, czekaj, czekaj. Co my tu jeszcze mamy? Jebe. Komu on tam wjebie? Dobra, nieważne. Nieważne. Fajne nazwisko. O Boże. Dobra, i to chyba tyle. W sumie. Stawimy taką taktykę, jaka. Chociaż nie. Zmienimy sobie. Bo widzę, że mamy tutaj SPO. Więc zmienimy sobie taktykę na taką o. O, i teraz jest Gites. Teraz jest Gites, damy. Nie, jakie długie piłki. Macie atakować zrównoważenie, zdecydowany pressing, bardzo dobrze. Dobra, i tutaj już chyba nic nie ruszamy, bo to oczywiście dotyczy gry, a ja grać nie będę. Powiem wam, że jak patrzę na ten skład, to nie do końca mam ochotę kupować napastników. Raczej bym się skupił. O, nawet dołożyli takie morale składu, spoko. Raczej bym się skupił na obronie w tym momencie. A przede wszystkim. To będzie w składach? Nie. Przede wszystkim chciałbym sprawdzić. Ja nigdy mnie nie pamiętam, w którym to miejscu. Centrala składu, to pewnie tutaj. Chciałbym sprawdzić wiekiem. Numer. Okej. A mogę jakoś inaczej to sprawdzić? O, właśnie. O, to. A, tu pozycjami. Dobra, zobaczmy pozycjami. Mamy. No aha, dobra, to za Proszwica trzeba będzie go ściągnąć, bo on tutaj już ma 32 lata. Okej. Kto tu jeszcze jest taki starszawy? Ten Eszpedek, też najmocniejszy i też najwięcej lat. Ten też, Boże. Ale nie jest tak źle w tym klubie. Myślałem, że będzie gorzej. Ale jest tu paru starych dziadów. Oj, tego trzeba będzie potrenować, widzę. Bo ten szybko wygryzie mi prawą obronę. Spoko. Bramkarz też już stary dziad, ale to jest bramkarz, więc nie szkodzi. Ustawmy te lingi. Ustawmy te lingi i zaraz będziemy działać. O, tutaj napastników nie potrenujemy. Czy w ogóle ktoś tu się nadaje do czegoś? Halo? O, mówiłem, no ten prawy obrońca wyglądał mi do takiego. To dawaj, to zrobimy z niego jakiegoś kozaka, może go sprzedamy za grube miliony. We wszystkim go wytrenuje. Będzie tak wytrenowany, że jeszcze takiego treningu nie widział. Na oczy. Obrona jest trenowana. Podania. Trenuj podania, panie. Nie umiesz podawać w ogóle. Co ci jeszcze dać do treningu? Mądry jesteś. A niech sobie strzela. A co tam? Daj mu, niech strzela. Wszystko będzie umiał. I dajmy jeszcze bramkarza do treningu. Mamy tu 21-latka. Niech trenuje. Bramkarza dosyć prosto jest wytrenować zawsze w tych symulacjach, więc myślę, że warto. Nawet jak nie ma tych strzałeczek do góry. I myślę, że przejdziemy się teraz po jakieś obrońce. Obrońca i napastnik. To są chyba moje cele. Dobrze. 3 miliony. To nie jest za dużo. To nie jest za dużo. Zobaczmy, co ten nasz tutaj wspaniały koleś wyhaczył.
ogóle nie znam ludzi. Dobra. Okej, chyba nie warto. Nie warto było. Myślę, że na napad kogo by takiego wziąć? Na napadzie, żeby mnie było stać na niego. 70 overalla gdzieś około. Zastanówmy się, kto jest takim zawodnikiem. Wiecie co? Czasami warto to posprawdzać w ten sposób. Pójdźmy do Premier League. Dajmy sobie... Nie, narodować mnie nie interesuje. Dajmy sobie pozycja... Zacznijmy od obrońcy. Obrońca środkowy. I damy sobie maksymalny wiek 20. Zobaczmy, co mi pokaże. O! Niech panie Kraft obserwuj pan. Clarka też panie Kraft pan obserwujesz. Kogo my tu mamy jeszcze? Tego pana też pan obserwuj. Wykazuje wielki potencjał. Bardzo się cieszę z tego powodu. O! Medleya też obserwuj. Tego pana kojarzę. Tanganga. Nie, Tangangi nie chcę. Też ma takie nazwisko. Obserwuj go. Będzie idealnie do mojego zespołu. I jeszcze Tanganga, Mbabu, zrobimy taki zespół, że po prostu popamiętają te nazwiska. I to samo robimy, jeśli chodzi o napastników. No, Tanganga, Mbabu i Balogun. To będzie mój skład, ja wam mówię. O, Greenwooda bym chciał. Sprawdźmy, ile będą za niego chcieli. I mam pala do tego. Bardzo dobrze. To. Robisz. A skaut zajęty, już nie mogę go przydzielić. Nlunduru. I Mumbongo. No ja wam mówię, to będzie po prostu rewelacyjny zespół. Jak przeciwnicy zobaczą na tym, kto... Jakie nazwiska będą występować przeciwko nim, to chyba padną ze śmiechu, zanim wejdą na murawę. Dobra, idziemy. Może mi ten scout przyniesie jakieś ciekawe wieści. Jak starczy pieniędzy, to wykupimy też jakiegoś gościa, żeby trenował nam młodych zawodników. No i właśnie. O, a to ciekawe. Tak? Brakuje mu coś przywódczych? Dobra, nawet nie wiem, a tu są jakieś cechy tych zawodników? A to ciekawe jest. Mężna główka. Broni nogami, no fajnie, a umie bronić rękami też, czy nie za bardzo? No dobra, nie wiem. Ważne, że będzie bronił. Dobra, panie kapitan, chodź pan. Bądź pan kapitan. Ciekawe, na co to wpłynie. Nie mam zielonego pojęcia, może zawodnicy... Ciekawe, bo to coś na zasadzie kaptaństwa w PS-ie, nie? Tylko, że w PS-ie faktycznie to ma przełożenie na grę, a tutaj? O kurde, ja mogę rozmawiać z moimi zawodnikami. A to fajne jest, że mogę im odpowiadać w końcu. Nie było tego wcześniej, dobra. Nie było tego wcześniej. Idziemy, zobaczymy z jakimś Rodezem. Ło, co? Co wy mówicie? Czemu to tak przeskoczyło? To nie można już symulować meczów, że wiecie, że tam ten taki paseczek przelatywał i... No to się wydarzyło teraz. Dziwne to. Czekajcie. To coś mnie kłamią. A chyba, że tak jest, to możecie mi napisać. Ale ja przecież zawsze... No to by było słabe. No ale dobrze. Wygraliśmy. No to za dobry start to nie jest. No ale spokojnie. Było 2-1. Tylko, że ja w ogóle nie widziałem, co się dzieje w spotkaniu. Co to ma znaczyć, kurczę blade? Na buźki się pojawiły. Czekaj. Ty, panie Pfitzner. Padua. Pfitzner. Też tu jest jeszcze... O, ten wskakuje na pewno. No i dobra, zagrajmy tym samym składem, a na trzecie spotkanie zmienimy. Ale jeszcze raz muszę to sprawdzić, bo aż mnie to zdziwiło. Dlaczego? Symuluj. No tu się klikało zawsze. Dalej. To po prostu mi pokaże wynik, ale jaja. No, 5-1 wygraliśmy. Kto tam nastrzelał? Kijewski nawet strzelił. Poważnie?
Nie można tego, co było kiedyś? To jest słabe moim zdaniem, no ale może nie można. Czekajcie, jeszcze sprawdzę tu gdzieś. Może. No nie, no tu biuro to. Menadżera, oferty pracy, pożycz kadrę. Chyba nie można tego ustawić. Ciekawa sprawa. Napiszcie mi w komentarzu, czy wiecie coś na ten temat, a ja sam jeszcze po tym odcinku, no to w takim razie będziemy tak sobie działać teraz. Po tym odcinku sprawdzę w ustawieniach jeszcze FIFA, czy można to zmienić, bo to bez sensu, że ma mi tylko wynik pokazywać, to w ogóle jakichś emocji nie będzie w tym wszystkim. Dobra, Kobylański już tu ledwo żyje. Ledwo pan żyje, więc sobie wrzućmy na przykład. Śpedek to jest słaby pomysł. Dawaj tego pana. Pedeka damy tutaj. O, prawy obrońca wejdzie, bo ci tutaj już ledwo żyją. Dziękuj pan. Za Alisona. I tutaj damy sobie, mamy jakiegoś prawego? Nie, mamy samych lewych gości mamy w klubie, no dobrze. To Putaro. Taro. Taro. Dobrze. To mnie zdziwili. Już miałem tak mówić, że fajnie mogę odpisywać zawodnikom, ale to jest jakieś dziwne. Jak dam zagraj mecz, to co? Nie, to bez sensu. Tu jest jakiś przycisk od czegoś innego. Nie, no nie ma, no. Ciekawe. Ciekawe o co chodzi. Dobra, no to wygrajcie to kłęki. Ha, koniec meczu. Wspaniale. Ale to nam chyba dało awans. Mieliśmy jedną wygraną i jeden remis. Dało nam to awans? No dało, no widzę, że dało, bo gramy z półfinał. Dobra, przetrenujmy sobie typów. Patrzcie, jak ten prawy obrońca zaraz będzie wszystko umiał, będzie ten koleś. O, 450 kafli wpadło. Fajnie, fajnie. Teraz będzie. Mam sugestie co do składu. Wprowadzenie kadry. A jaką oni chcą mi kadrę dać? Okej. Kogo wy chcecie kupić? Kasa. Wartość 500 tysięcy, a wy oferujecie 450. Am I a joke to you? Pane? Leć, panie kolego. Zacznij od kwoty. Może być 670. Nie sprzedawaj za mniej niż 560. Niech się walą. Dobra. Wracamy do naszego podstawowego składu. Podstawowego, jakkolwiek można to tak nazwać. W przypadku. Na prawą pomoc szedł pan Bar. No dobrze. Fajnie, jakby się udało dojść do finału. Tam niekoniecznie musimy wygrać, no mamy taki skład, a nie inny. Ale przynajmniej jakieś pieniądze by wpadło. Oni wszystko wygrywają, więc podejrzewam, że nas zbiją. Karnych! Pięknie! Okej. Dobrze, dobrze. Ale to jest dziwne, jak to tak nagle przeskakuje. To po prostu, to nagle patrzeć i widzieć, co się działo w ogóle na boisku, żeby coś z tego rozumieć. Becker. Ile on ma lat? 22. Wiecie co? Nie. Tego kasę mogę sprzedać, ale dwóch już się nie pozbędę. Nie będę miał za co kupić moich. Dobra, no to. Grajcie, ja wiem, że oni są zmęczeni, ale już trudno. Nie będziemy ich zmieniać co chwilę, to i tak są towarzyskie. Okej, spójrz. O, dobrze, ale przynajmniej był finał. To Mistrzostwo Świata po prostu. Kto wymyśla te tematy, to nie wiem. Zarząd klubu Brunswick. O. Cieszę się, że byliśmy w finale. Ja też się cieszę bardzo. Panie agent, robimy sobie tutaj okienko transferowe w tym odcinku. Panie agent, mów mi pan. No, za 670. Bardzo dobrze. Akceptuj.
Za 670 możesz iść, ale to nie za jakieś 460, chopek to w ogóle. 460 to na śmietniku, to wiecie, to bez sensu. Dobrze. Amade już awansuje. Patrzcie, jak szybko idzie. Szybki gracz to będzie, mówię wam. Szybkość biegu 80. Francko. Ach, chyba mamy już pierwszy mecz ligowy. Panie scout, czekam na pana informacje. Jak do końca lipca nic nie będzie, to będę sam, zacznę sam działać. Idźcie mi ze mnie. Naprawdę, 670 straszy tu kogoś. Idź stąd. Uła, aż mną zdygnęło. Weźmy udział w konferencji. Czemu nie? Zobaczmy, jak to wygląda. O kurde. Czemu ja w tej czapce wszędzie chodzę? Ale dobrze. Będzie. Wszedłem na konferencję. Wszyscy się cieszą. Dana pasta w rozgrywkach przesezonowych sprawia, że kibice oczekują. Nie zdążyłem przeczytać w sumie większości. Jaki przebieg okresu przesezonowego wpływa na kształt ekipy przed pierwszym meczem o punkty? Dzień w dzień ostro zasuwamy, proszę państwa. Granie ligi jest w tym roku realne. No to jest dobre pytanie. Uważam, że może niekoniecznie. Oj tak, powinniśmy. Ale te morale rosną po prostu, same dobre odpowiedzi. Ciekawe, myślałem, że jak dam właśnie, że chcę wzmocnić, to, to morale spadną, no bo wiecie, piłkarze poczują, że są za słabi, ale najwyraźniej im się to spodobało, nie wiedzieć czemu. No to jak morale są dobre, no to jazda, wygrywać tam wszystko, co możecie. To w sumie, wiecie, cały czas wybija po prostu, że nagle jest wynik. Obrońca strzelił i strzelił, znowu Kobylański strzelił, spoko. Mnie to zastanawia, czemu tak jest, ale jeżeli tak będzie, jeżeli to tak będzie wyglądało, no to ta nasza kariera tutaj, jeśli chodzi o odcinki, będzie całkiem sprawna. Dobra. Zacznijmy od tego pana. Co to jest ten Bernard? Nie, dziękuję. Postoję chyba. Też dziękuję, postoję. O! Ale wartość 8 milionów. O! I on też. To też jest interesujące. To jest chyba najbardziej interesujące z tego wszystkiego. Tanganga! A, jednak warto było. Warto było. Tanganga. Zobacz tego Mampale też. A nie mogę teraz dać, żeby agent go śledził. Dobra, dawaj go. Idziemy negocjować. Zaraz mu dam takie warunki im dam, że dawać mi Tangangę do zespołu. W tej czapce. A, tam Mourinho jest, faktycznie. Faktycznie. Ja to przeskipuję. Zaoferuj kwotę za piłkarza. On jest. Ile to mamy? 5 milionów. Wrzućmy im 2900. A Mourinho powie: nie, ja oczekuję co najmniej 10. O! Zgodzili się. Najwyraźniej mają na niego wyrąbane. No to teraz ustalmy tylko z nim i to już będzie fajne wzmocnienie. To już mi się będzie podobać. Panie Tanganga, będziesz pan ważny piłkarz. No dobra, możesz być kluczowy. Co ja zawsze wolę dawać te mniejsze opcje, ale jeżeli się nie zgadzają, to trudno. 4 lata. Czy to pasuje? Okej. Okay. Nie, no ja was błagam.
Nie no, ja po prostu nie mogę z tego, czajcie to? On zarabia jakiś tanganga. Tanganga. Zarabia 12 tysięcy euro tygodniowo, grając w trzeciej lidze niemieckiej. Po prostu takie kwoty, że ja nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle, nie? Jakieś tam trzecia liga. Jeszcze w pierwszej lidze, że zarabiają takie sumy, ale tam 12 tysięcy euro tygodniowo, to tak jakbym dostawał 50 euro tygodniowo. 50, Boże, co ja gadam? 50 tysięcy złotych tygodniowo za granie w trzeciej lidze niemieckiej. Kurde, ale jazda. Dobra, pasuje. Krótka piłka, pasuje. Dobra, mamy tego typa. To teraz przejdźmy po napastnika. Fajnie, że. Aha, to muszę dać, żeby przestał obserwować, tak? Przestań obserwować, przestań obserwować. Już ich nie obserwuj, już wszystko wiemy na ten temat. I teraz chciałbym jeszcze, żebyś mi poszukał jakichś napastników. Panie Scout. No tak, Timo Werner to jest na pewno bardzo w moim zasięgu napastnik. Dobra. Paragon średnio. Zatem mam pala. Traćmy tego kina, ale podejrzewam, że nie będzie mnie stać na niego. Nlundulu. Sprawdźmy, bo widać, że nazwiska fajne. Mumbongo. Sprawdźmy, sprawdźmy. Ja też bym mógł w sumie. Dobra, i dajmy mu Nkate jeszcze i zobaczymy, co powie o nich. Odstępne 9 milionów, to znaczy, że będzie warty pewnie koło... Do budy mi stąd. Czekaj. Poszedł! Gołębie będą latać na parapet. Wierzę. Dobra. Dajmy sobie na trening. Dajmy sobie dziada na trening. Dobra, ty już potrenowałeś strzały, więc dajmy tutaj środkowego obrońcę Tangangę. I... Może niekoniecznie strzały. Defensywne. I... Dobra, olejmy podania. Patrzę, czy mi na drugi parapet nie przyleciał dziad. One są sprytne, wiecie, nie można im ufać. Akurat pod tym względem. Ja nie wiem, pod jakim można. A w zasadzie wiecie co, to ja tego bramkarza wypierniczę stąd. Chociaż nie, bramkarz niech się szkoli. Dobra, tak to zostawimy. Bramkarz się przyda. Amade ciśnie, Tanganga coś tam zaczął pomału, powolutku, ale do skutku. No i czekamy na odpowiedź w związku z naszym napastnikiem. Przyszłym. Chcieli, żebym ściągnął na Padziora. Postaramy się o to. O, tutaj nie wiem czemu w tak krótkim okresie... Czasu mamy mecze. Tanganga skakuje do składu. To jest jakby dosyć logiczne. Tamten koleś poszedł w piguły, więc w zasadzie o, w ten sposób zrobimy. No, i to już jest najlepszy zawodnik w naszym zespole niniejszym. Także fajnie. Podoba mi się. Dobry transfer. No i jedźmy z tym koksem. Oni wygrali. Roysen. I myśmy też wygrali. Kessel, Ademi z ławki. Ademi z ławki. Kto to ten Ademi? Zaraz muszę sprawdzić. Kto to taki? Z ławki i strzelił bramkę. Zaraz zobaczymy. Sobie przetrenujemy jeszcze łobuzów. O, widzicie, bramkarz już poszedł do góry. Nie musi mieć strzałki do góry, ale tutaj naprawdę szybko idą te statystyki bramkarzom, więc może na 70 overall go zrobimy w tym sezonie. I to już by było całkiem fajnie. No idziemy dalej. Ja nie zmi... Chociaż nie, pokaż tego gościa, który strzelił bramkę. Kto to jest? A, ten napastnik. Dobra, to dobrze. Niech dalej strzela wchodząc z ławki w takim razie. To już wiem, który. Jena. Uuu, ale tu Jena dostała w łeb. I kto strzelił? Purje strzelił dwie. I Kobylański znowu się dołożył. I z karnego Proszwic tam też coś pokazał. No, dobrze, dobrze. Co tam słychać? A, ja naprawdę tych agentów olewam. Powiem wam, że oni są średni. Przynajmniej ja nigdy z nich nie korzystam. Uważam, że nie warto. Nie warto, chyba że ktoś w ogóle nie ma pojęcia, na przykład jakich zawodników szukać. To wtedy może. Ale tak to raczej bym to olał. Dobrze.
Mamy końcowe raporty, więc sprawdźmy, co on tu pokazuje. Pampala. No nie, ten nie. Okej, okay, to już jest ciekawa opcja. O, no to już tak właśnie myślałem. Starałbym się o tego gościa, ale nie mam pieniędzy. Jakby to zrobić? Dobra. Zaproponujemy kupno z wymianą zawodników. Zobaczymy, czy się zgodzą. Zobaczymy, czy się zgodzą i będziemy kombinować. Jakiś random Artety jeszcze nie ma, widzę. Wymiana piłkarzy. Napastnicy. A czemu tego trzeciego nie mogę wymienić jako napastnika? Dziwne. Spoko, ja im proszwica mogę dać. On się zaraz obrazi, że to jest zdanie. Środkowy obrońca, obrońca lub pomocnik. Tanganga, nie. Becker. Może takiego Beckera im wcisnąć, co myślicie? A ten koleś? Dobra, to może... Becker? Kurde, co za dziad. Ten Kijewski daje radę, nawet bramki strzela, jego bym się nie chciał pozbywać. Ach, niedobrze, niedobrze, córko. Przykro mi, no ale nas nie zadowala. No wiadomo, w tych frajerze jeden. Uch. Ten Kobylański, no dać go czy nie? Najwyżej zagramy na eśpeków bez eśpeo. Jakoś sobie damy radę. Dobra, spróbujmy. Jak on nie wejdzie no, i powiem mu, że mu przykro, no to, no to jakby, że tak powiem, no chyba raczej spadła, nie? W tym momencie, bo... To nic nie zrobimy. Nic z tym nie zrobimy niestety. To może uda się. Może się uda ściągnąć. Albo jak kogoś jeszcze sprzedamy. Zobaczymy. Może się uda ściągnąć jakiegoś napastnika w styczniu w takim razie. Okej, remis. Bo na razie ten nasz napad strzela. To raczej widzicie, obrona średnio funkcjonuje póki co. No, w każdym meczu tracimy bramki. To jest trochę lipa. O, Tanganga już ma 71 overalla prawie, a przed chwilą miał 69, także spoko. To szybko mu ten overall skoczy wysoko i może go sprzedamy za jakieś grube pieniądze później. Mamy sierpień, poczekamy jeszcze na jakieś oferty. Może ktoś jej będzie chciał coś kupić ode mnie. A może nie. To poszalejemy wtedy w styczniu. A, w sumie, wiecie co, to skoro nie kupimy nikogo, to chyba warto w takim razie zainwestować w... kadrę juniorską. Zatrudnimy sobie skauta za te pieniądze w takim razie. Na tego nas nie stać, ale na tego nas stać. Więc szukaj pan... Szukaj pan w Brazylii. Bo tam są dobrzy gracze. Szukaj pan przez 6 miesięcy. Połowy silny fizycznie, bramkarz, napastnik. Napastnika potrzebuje. Serio? No to na 3 miesiące. Niech tak będzie. No i okej, okay, może on przez te 3 miesiące nam tu ciekawego przywiezie. I będzie można wtedy spełnić w sumie dwie rzeczy. Bo i napastnika pozyskamy i juniora wyszkolimy. Wiemy, to jesteśmy piąta pozycja. Okej.
Dobra, no to zobaczmy, co tu się będzie działo. Oni wygrywają, więc będzie ciężko chyba. Ale jest remis, dobrze. Przynajmniej bramki nie straci. Jest to jakiś pozytyw. To my chyba jeszcze meczu nie przegraliśmy, nie? Albo remisy, albo... Albo wygrywamy, więc to jest okej. Tego prawego obrońcę trzeba będzie do gry wpuszczać pomału, bo już mu overall fajnie rośnie. No i dobrze, za niedługo kończy się okienko transferowe. Też wszystko, a nie, wygrana, porażka, wygrana, czyli tak na zmianę, to akurat, żeby mieć porażkę, dokładnie. Kobyleński znowu strzela, Neriś, Neriś też strzelił. Dobrze. To nasz SPD-ek, tak, Neriś? Potrenujmy zawodników. No, tego Amadę trzeba wrzucić na prawą obronę. No i bramkarz i Tanganga też do góry idzie elegancko. Elegancko. Ło! A czemu mi ta ocena spadła? Okej. Okay. Nie wiem czemu, nie pytajcie mnie. Zaraz mnie wywalą z tego klubu, a ja już Tangangę ściągnąłem. Co to ma być? Za oszukaństwo. Pewnie przez to, że nie ma w ogóle pieniędzy w... Zysk minus 1,5 miliona. Bardzo dobrze. Oh my god. Już mi spadło nawet jak spojrzałem na to. Nie no, to sprzedajmy kogoś. Sprzedajmy kogoś i to szybko, bo mnie tutaj zastrzelą. Czekajcie. Boże. Ta transferowa. Jego sobie zostawimy, ale ten może, chociaż nie. No, ten może iść na listę transferową. Ten może iść na listę. A nie, to sorry. Ten może iść na listę transferową, bo zaraz Amadę za niego wskoczy. Tu jeden z SPD-ków, bo mamy ich za dużo. O, zdecydowanie ich mamy za dużo. O, i tego też. Mamy tego dużo. Wyjazd mi z tym. No i zobaczmy, może ktoś się zgłosi po to, jakoś podratujemy sytuację, bo mówię, no ledwo zacząłem, a zaraz mnie wywalą. No mówię, Janusz biznesu, no dlatego ta seria się właśnie tak nazywa. Robertson za 90 milionów przechodzi do Realu Madryt. Okej, okay. Ciekawe. O, jakaś oferta. Bramkarz. Jego wartość oscyluje. Zaraz. To co? Wartość 230. Mój agent mi mówi, że jego wartość to jest między 120 a 175 i mogę wynegocjować lepsze warunki, a przecież oni mi dają 190. What? Dobra, akceptuj. Nie wiem, nie rozumiem, ale dawać mi pieniądze. O. No zaraz tutaj podreperujemy to. Pęk do budy. Ładnie, spoko, mogą iść, naprawdę. Jak tak dalej pójdzie, to może jeszcze na koniec zapolujemy, kurczę. Jeszcze może by ktoś się teraz sprzedał. O! No! No! Burmeister. A nie, przecież wszystko wydaliśmy na skauta, no tak, zapomniałem. Dobrze. Kupuj, kupuj pan. Teraz podreperujemy trochę budżet. Może już mnie nie będą tak nie lubić. A oni chcą wypożyczyć? O nie, 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 nie. Nawet nie odpowiadam na to nawet. Wypadł. Ja nie po to secenuję tego bramkarza, żebyście teraz mi go wypożyczali, dziady jedne. Tak poszedł. O, już ocena poszła do góry. Pieniądz się zgadza. Standard w tej grze, czyli na końcu przychodzi najlepsza oferta. Ale on jest warty 800 tysięcy, więc 700 to wiecie, to nam to możecie sobie tam podważyć, tak powiem. Peker zostaje u mnie. No dobrze. Ja uważam, że to okienko było dobre. Mój zarząd niekoniecznie.
Więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Zagramy sobie ten meczek na koniec tego odcinka. Teraz oferta transferowa, tak? Teraz, kiedy już po sprawie. To dobrzy gracze jesteście, muszę wam powiedzieć. Odba. Czat drużyny. Szerokiej drogi. A co? Tak jest, tak mu powiedziałem. Do budy. Nie będę za tobą tęsknić. Dobra. Zagrajmy ten ostatni mecz. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Obrański. No, on wyrasta na naszego, kurczę, playmakera tutaj dobrego. I w zasadzie na czwartym miejscu. Na czwartym miejscu po tym wszystkim. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Liczę na to, że mi napiszecie, czy da się to przywrócić do tego, co było kiedyś. Wiecie, żeby mi to nie symulowało tak od razu, tylko żeby można było zobaczyć, co się dzieje jakby w trakcie tego, jak to się dzieje na boisku. No i czekam na jakieś wasze propozycje w związku z piłkarzami. Tyle. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. No i trzymajcie się. Hej, hej.